jest rok 1919. Skończyła się pierwsza wojna światowa, ale Polacy walczą dalej. Walczą o ustalenie granic, ale także o to, jak to nowe państwo, ich państwo, które odzyskali po 123 latach niewoli, będzie funkcjonowało. Szybko okazuje się, że Polsce potrzebna jest nowoczesna instytucja kontrolna. Dlatego już 7 lutego 1919 roku Naczelnik państwa Józef Piłsudski, premier Ignacy Paderewski i minister skarbu Englich podpisują dekret o utworzeniu najwyższej izby kontroli państwa. I to jest właśnie początek historii NIK. Pierwszym prezesem Najwyższej Izby Kontroli Państwa zostaje Józef Higersberger. Wcześniej prezes Warszawskiego Sądu Okręgowego, później Sądu Apelacyjnego. Osoba szanowana w środowisku prawniczym. To on otrzymuje misję zorganizowania w Polsce od podstaw kontroli państwowej. I od razu natrafia na pierwsze problemy. Być może największym z nich jest to skąd pozyskać odpowiednio przygotowanych pracowników, skąd wziąć kontrolerów. I zatrudnia po prostu Polaków, którzy pracowali w instytucjach kontrolnych państw zaborczych jedynych wtedy ludzi, którzy mieli jakiekolwiek doświadczenie w dziedzinie kontroli państwowej. Ciężko było spełnić te warunki, które na pracowników instytucji państwowych nakładała ustawa o służbie cywilnej, działająca obowiązująca w okresie międzywojennym, a mianowicie że musi to być obywatel polski o nieposzlakowanej uczciwości i tu no, dodatkowa rzecz, a mianowicie biegle mówiący i piszący w języku Polski. Mieliśmy różnych pracowników, różnych kontrolerów. Niektórzy, chociażby ci z zaboru rosyjskiego, po prostu nie mówili po polsku albo mówili, a nie pisali. Było różnie. Oczywiście z upływem czasu to się wszystko zmieniało. Przyjmowani byli do pracy ludzie o coraz wyższych kwalifikacjach, coraz wyższym wykształceniu. Zdarzali się również doktorzy praw na przykład. Pracownicy byli dobierani zgodnie z tym, jakie resorty będą kontrolować, więc starano się przyjmować na przykład chemików, leśników, ekonomistów, prawników, tak aby wszystkie resorty i wszystkie zagadnienia, które podlegały kontroli, były przez fachowców skontrolowane. Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli mieli również swoje uprawnienia i to dosyć duże i porównywalne do tych, które istnieją obecnie. Aczkolwiek, w drugą stronę, odpowiedzialność dyscyplinarna była również wysoka w tym czasie. Bardzo zwracano uwagę na jakość pracy, na rzetelność pracy, na niekorupcyjność, jakby to się dzisiaj powiedziało. Na przykład kontroler, który wyjeżdżał, w teren kontrolować ludzi, nie mógł skorzystać ani z noclegu, ani z gościny, ani z wyżywienia jednostek, jednostek, które kontrolował. W przypadku takiego zdarzenia musiał pisać wyjaśnienie. Bardzo interesujące są takie wyjaśnienia, znajdujące się w tej chwili w archiwum akty nowych naszych kontrolerów, jak tłumaczyli, że z powodu tego, iż Dojazd do stacji kolejowej wynosił ponad 34 km. Zmuszony był skorzystać z mleka i kawałka mięsa u kontrolowanego w leśniczówce jakiejś yy, yy, tam. Higersberger szybko orientuje się, że w tak dużym państwie niezbędne jest powołanie terenowych oddziałów kontroli. Nie da się bowiem prowadzić skutecznej kontroli wszystkich instytucji na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej kierując tylko z Warszawy. Tworzy więc okręgowe izby kontroli, czyli odpowiedniki dzisiejszych delegatów. Pierwsze powstają w Kielcach, w Lwowie, następne w Kowlu, w Poznaniu, w Krakowie, w Wilnie i w Katowicach. Jednocześnie trwają intensywne prace nad ustawą o kontroli państwowej. Nazwa Najwyższa Izba Kontroli została wprowadzona zapisami Konstytucji marcowej z 1921 roku. W ślad za tą konstytucją została uchwalona również ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli w tym samym roku, w 1921 roku, która bardzo wzmocniła pozycję Najwyższej Izby Kontroli, wzmocniła jej kompetencje i niezależność, ponieważ Najwyższa Izba Kontroli od tej pory. Podlegała wyłącznie Sejmowi. Wprowadzono również coś, co istnieje do chwili obecnej, a mianowicie kolegialność Najwyższej Izby Kontroli. Przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli rozumiano również wszystkich pracowników danej izby, tak delegatury jak centrali razem w naszym rozumieniu w tej chwili razem z poszczególnymi departamentami izby wprowadzono zasadę, że w tym samym kolegium nie, może praco nie mogą pracować krewni do trzeciego pokolenia włącznie. Mianowicie to chodziło o żony, mężów, wręcz szwagrów, braci, kuzynów i, i, i tak dalej. W latach 30. instytucja okrzepła i zajęła się podnoszeniem poziomu kadry kontrolerskiej. Za prezesury Jakuba Krzemieńskiego ruszają kursy doszkalające dla kontrolerów. A kształceniem młodych pracowników zajmuje się wiceprezesnik Zenobiusz Rugiewicz. Rugiewicz stawiał kontrolerom wyższe wymagania niż innym urzędnikom państwowym. Mawiał podczas prowadzonych przez siebie kursów, że ci, którzy kontrolują innych, winni być dla nich wzorem. Ponieważ w Najwyższej Izbie Kontroli przyjmowano do pracy głównie specjalistów w tych dziedzinach, które mieli kontrolować, brakowało im umiejętności samego prowadzenia kontroli. W związku z tym prowadzono kursy doszkalające dla pracowników. Z, z tych kursów powstał skrypt Zenobiusza Rugiewicza, który zresztą był głównym autorem i skryptu, i wykładów, i, szko i, i będącym szkolącym kontrolerów. Skrypt był dwa razy powielany w 1931 i w 1937 roku. Kontrolerzy korzystali z tych wykładów na co dzień przy swojej bieżącej pracy kontrolerskiej, ponieważ ujęte było w nim wszystko, co dotyczy pracy kontrolera. Tak sposób przygotowania kontroli, jak prowadzenie kontroli, jak również postępowanie po samym zakończeniu kontroli. Wybuch II wojny światowej zmusza rząd polski do emigracji. Także nikt zostaje ewakuowany z Warszawy. Nie przestaje jednak działać. Kontrola państwowa na uchodźstwie organizuje się najpierw we Francji, a potem w Wielkiej Brytanii. A równolegle w okupowanej Polsce zaczyna działać podziemna sekcja kontroli delegatury rządu na kraj. Nawet w tak trudnych chwilach okupacji kontrola państwowa musi funkcjonować. Polacy chcą być wiarygodni wobec aliantów, a kontrolerzy nikt sprawdzają, czy pieniądze przekazywane przez Anglików na działalność podziemną wydawane są zgodnie z przeznaczeniem. Koniec II wojny światowej nie przerwał działalności Najwyższej Izby Kontroli na uchodźstwie. Pracowała i działała ona nadal przez prawie pół wieku, kontynuując tradycje kontroli wypracowane w II Rzeczypospolitej. Zakończenie działalności nastąpiło dopiero w momencie kiedy w pierwszych wolnych wyborach w Polsce w Rzeczypospolitej, już w III Rzeczypospolitej wybory wygrał Lech Wałęsa, któremu to insygnia władzy przekazał ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Kończy się druga wojna. W kraju w 1944 roku rozpoczyna się ustanawianie nowego komunistycznego aparatu państwowego. Uprawnienia przedwojennej NIK przejmuje teraz Biuro Kontroli, które działa przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej. Do pracy w Biurze Kontroli zgłaszają się głównie ludzie z przedwojennej NIK. Nie wszyscy są jednak mile widziani. Przy zatrudnianiu zaczyna obowiązywać zasada pochodzenia klasowego. Bo nowi przełożeni oczekują pracowników, którzy będą gotowi budować nowe komunistyczne państwo. O tym, że w naszej instytucji po wojnie pracowali różni ludzie, świadczy chociażby jedno z zarządzeń wydanych w tamtym okresie, które bardzo szczegółowo regulowały zasady postępowania. Kursantów w tym przypadku na kursie doszkalającym w Falentach, bo wtedy mieliśmy taki ośrodek szkoleniowy. Zacytuję tutaj brzmienie tego tekstu. Kursanci obowiązani są myć się codziennie rano dokładnie, myć ręce przed każdym jedzeniem, czyścić zęby rano i wieczorem, kąpać się raz w tygodniu, w dni i w miejscu wyznaczone przez organizatorów kursu. Zmieniać bieliznę osobistą raz na tydzień oraz trzepać koce raz na dwa tygodnie. Okres PRL-u to dla NIK trudna walka o utrzymanie niezależności od instytucji rządowych i partii. W NIK wciąż żywa była tradycja II Rzeczpospolitej, a kontrolerzy zdawali sobie sprawę, że NIK, pozbawiona niezależności od władzy wykonawczej, będzie tylko jej narzędziem. I tak się niestety dzieje w 1952 roku, kiedy na miejsce Izby powołane zostaje Ministerstwo Kontroli Państwowej. To właśnie wtedy w Polsce szaleją największe represje stalinowskie. Na szczęście rok 1956 przynosi odwilż i reaktywowanie Najwyższej Izby Kontroli. Nawet w czasach stalinowskich y, izba starała się zachować choć odrobinę własnej niezależności. Świadczy o tym chociażby korespondencja, którą znalazłam w archiwum akt nowych, dotycząca. Samokrytyk, jakie, jak pamiętamy w tamtym okresie, bardzo często były w każdym zakładzie pracy przeprowadzane. Były takie zebrania, na którym pracownicy wstawali i składali samokrytykę. Korespondencja dotyczyła tego, że organizacja partyjna centralnego szczebla wystosowała do nas pismo, proszące o to, abyśmy zaczęli stosować się do tych zasad i zaczęli organizować takie narady, na których będą samokrytyki pracowników. I myślę, że byliśmy jedną z niewielu instytucji tamtego okresu, która ośmieliła się odpowiedzieć, że izba ma swój własny sposób dyscyplinowania kontrolerów i dyscyplinowania pracowników, w związku z czym tego typu narady nie są już nam potrzebne. Przywrócenie demokracji w Polsce w 89 roku jest jednocześnie przywróceniem przedwojennego modelu kontroli państwowej, w pełni niezależnej od władzy wykonawczej, a podległej jedynie Sejmowi. Pierwszym niekomunistycznym prezesem NIK zostaje wybrany Walerian Pańko. Profesor Pańko musi zmierzyć się z wielkim zadaniem, jakim jest objęcie skuteczną kontrolą państwa, które przechodzi fundamentalne zmiany na każdym poziomie. To właśnie w tym okresie kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli wykryli jedną z największych afer Trzeciej Rzeczypospolitej, tak zwaną aferę Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Sprawa foz ciągnęła się jeszcze przez wiele lat, ale to właśnie NIK jako pierwsza wykryła proceder wyprowadzenia za granicę pieniędzy poza wszelką kontrolą i ewidencję. Na początku lat 90., w Polsce, która przechodzi gwałtowną transformację, Kontrolerzy działają na podstawie ustawy jeszcze z 1980 roku, ustawy pisanej w zupełnie innej rzeczywistości. Pilną potrzebą staje się więc opracowanie nowej ustawy, która unowocześni proces kontroli. I tę potrzebę dobrze rozumie Lech Kaczyński, prezes NIK od 1992 roku. To jemu Izba zawdzięcza opracowanie nowej ustawy. Dzięki której NIK przekształca się w nowoczesny organ kontroli państwowej. Kosztem przyjęcia nowej ustawy o najwyższej Izbie Kontroli w 1994 roku było skrócenie prezesury Lecha Kaczyńskiego, ponieważ nowa ustawa wprowadziła kadencyjność prezesa. Do postanowień nowej ustawy Izbę dostosowywali już jego następcy. W 2004 roku Polska wchodzi do Unii Europejskiej a Najwyższa Izba Kontroli jest jedną z pierwszych instytucji spełniających wszystkie wymagania przedakcesyjne. Izba zaczyna być widoczna na forum międzynarodowym. Kongres EuroSAI, czyli Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, zorganizowany przez NIK w Krakowie w 2008 roku, zostaje oceniony przez partnerów z zagranicy jako sukces. Najwyższa Izba Kontroli zaczyna się angażować w pomoc innym instytucjom dzieli się swoim doświadczeniem wyniesionym podczas transformacji ustrojowej i dziś dla innych NIK jest przykładem tego, że pomimo trudnych doświadczeń można odbudować niezależność jak Polska, bo historia NIK to w zasadzie historia naszego kraju.